Kupuj mi się, że to jest też troszeczkę taka... Ale moment, stały fragment gry. Druga minuta znowu. Coś tutaj nie zagrało przy tych dośrodkowaniach. Ucha. Wciąż problemy i teraz Funda! Co za gol, co za bramka! Merwin Fundambu, 32 minuta, Wizew. Ale to tylko wlać Fundambu tak uderzyć. No naprawdę, tutaj Patryk Mucha głową Fundambu. To nie były klasyczne nożyce. Tak w języku piłkarskim kombinerki, ale on po prostu tyłem wykonał taki pad i tutaj idealnie trafił, no idealnie. No tylko Fundam mógł tak złożyć się do tego uderzenia. No tutaj eksponuje faktycznie, wreszcie odpalił chyba, tak jest. Widać, że ta bramka... Oglądamy raz jeszcze, bo to można oglądać. Ale kapitanie, no myślę, że tutaj... Właściwie taki przysiad, bo tak, miał, tak, miał bo to niby... podparty w pewnym sensie o murawę, lekko uniesiona noga. Ale idealnie! To było intuicyjne, bo przecież nie mógł wiedzieć, że Kudryavcev jest przesunięty kilka metrów przed linię bramkową. Ale myślę, że tutaj no, troszeczkę błąd w ustawieniu bramkarza Stomilu, bo był na czwartym metrze. No, w takim momencie powinien być na linii, ale no, dajmy to, co królowi, to królewskie, bo Fundambu naprawdę strzelił królewską bramkę. Pierwszy gol, pierwszy lidze Merwina Fundambu. No to jak strzelać, no już tak jak dzisiaj. Tak jest, dużo jakości w tym uderzeniu i rzeczywiście, no jest to zawodnik. Ja cały czas od momentu, kiedy go pierwszy raz w Radomiaku zobaczyłem, to jest widać, że to jest straszny potencjał w ofensywie. To jest bardzo młody zawodnik, umówmy się, on jeszcze niedawno grał na pograniczu bardzo, bardzo piłki amatorskiej. Bramkarz to Michalski. Goni go Karolina Michalski, rzut karny. Czekał na rywala. Mateusz Michalski czekał na ten kontakt ze strony piłkarza Stomilu. Ale myślę, że niepotrzebnie Karolina w tym momencie gdzieś go tak przyatakował. Zwróćmy uwagę teraz. Oglądamy, czy istotnie tutaj były podstawy do podjęcia takiej decyzji. No, gdzieś przytrzymany za rękę i leciutko podepchnięty przez obrońcę drużyny gości Mateusz Michalski. Początek tego kontaktu na pewno przed linią pola karnego, natomiast no, ta dynamika myślę zdecydowała to wprowadzenie całej akcji w szesnastkę i no, przede wszystkim błąd gracza drużyny gości i Marcin Robak. Ja bym tak... Ale to już nie ma znaczenia. Robak! 2-0. No wreszcie Marcin Robak trafił. Ale tutaj intuicja bramkarza, poszedł w ten róg, w który uderzył Robak. Ale ciężkie takie uderzenie dołem, plasowane. No kontrowersyjny rzut karny. Niemniej jednak dał troszeczkę do myślenia sędziemu Mateusz Michalski. No nie miał szans tutaj, boczna siatka. Idealnie spasował tą piłkę Marcin Robak. Kudryavcev. Ale Kudryavcev rzeczywiście poszedł. Poszedł tam, gdzie trzeba. Natomiast dobrze wykonany rzut karny, tak jak to zrobił przed momentem Marcin Robak, to jest właściwie zero szans dla bramkarza. Ale nie patrzył w ogóle, w pierwszym momencie spojrzał na bramkarza, potem obrał sobie ruki, idealnie trafił tam gdzie trzeba. No przy takich uderzeniach bramkarze nie mają zbyt wiele szans powodzenia. 11 wykorzystanych rzutów karnych w poprzednim sezonie, ale też dwie jedenastki zmarnowane przez Marcina Robaka. Dzisiaj skuteczny. No,